Siema, siema, jestem Riot Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście Working Progress mapy szpakowo. Ze mną oczywiście jest Jankus. Witam serdecznie. Niestety przez problemy techniczne Jankusa z nami nie ma, jakby tak to na save'ie, żebym mógł z nami tutaj latać i pokazywać. Wielka szkoda, ale niestety farming dzisiaj robi wszystko, żebyśmy tego nie nagrali, więc musieliśmy... Co? No mówię, z tym farmingiem nie idzie wytrzymać. Dlatego też zmuszenie po prostu do tego, że ja gram tutaj na singlu, Jankus ma odpalonego mojego streama z Discorda w tle i po prostu będzie ze mną tutaj gadał i dopowiada to, czego ewentualnie się tam zapomnę. A myślę, że trochę tego może być, bo ogólnie tak. Zmian dużo jako takich nie ma. W sensie zmieniło się bardzo dużo w takim znaczeniu, że jest... Mała powierzchnia mapy została zagospodarowana, ale bardzo istotna powierzchnia mapy. Bo jak wiecie, nie było w sumie odcinka Working Progress równo 2 miesiące, także naprawdę sporo. Ten jak daje, mówię. No więc słuchajcie, tutaj mamy oczywiście nowe gospodarstwo, które było kluczem do tego dzisiejszego odcinka, ale do niego przejdziemy na koniec jako taki deser. Kto był na streamie, tam wie, ale słuchajcie, przejdziemy sobie dalej do początku właściwie całości, bo myślę, że to jest najważniejsze. Także słuchajcie, ogólnie mamy tak, że zwykle ja z Jankusem dzielimy się porówno, jeżeli chodzi o to, co mamy mówić na odcinku. Dziś, że Jankus ma trochę to utrudnione, to po prostu ja wziąłem troszkę większą część, a Jankus po prostu ogarnie tam parę innych, potem kolejnych rozdziałów tego naszego odcinka. Także pozwolisz, Jankus, że zacznę, dobrze? Proszę bardzo wtedy zaprezentować. Nie mogę, on teraz, ty masz taki styl mówienia, który po prostu mnie totalnie bawi, nie? Cały czas. Tak, bardzo się śmiać ze mnie i serdecznie pozdrowić wszystkich. Dobra, więc słuchajcie, ogólnie obiecałem wam oczywiście na odcinku poprzednim chyba, że kolejny odcinek Working Progress pojawi się w momencie dopiero, kiedy będzie gospo skończone, to nowe gospo, nie? No i tak też jest, tak się też stało, gospo skończone, tam tylko jakieś takie detale, smaczki, które zrobi się tak od zaraz i to jest chwilę, nie moment, ale chcieliśmy już nie przedłużać, tylko nagrać to jak najszybciej, także myślę, że zrozumiecie. Na samym też wstępie ogólnie was proszę bardzo o zostawienie łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, bo kolejny Working Progress będzie dopiero za jakiś czas, więc warto jednak śledzić, bo nie wiem, kiedy ono będzie. Będzie po prostu z nienacka wypuszczone. Także oglądajcie i wpadajcie też do mnie na streamki. W sumie teraz już streamków za bardzo nie ma, ale wpadajcie na odcineczkę, ja też oglądajcie. I kto był na live'ach, to pewnie też wiedział, co się zmieniało, bo to żeśmy razem robili. Dobra, więc słuchajcie, pierwsza i główna rzecz. Nie wiem, ile jest tutaj procent, nie liczyłem tego, więc to podliczę, będziecie już widzieli, ale myślę, że grubo ponad 50 na pewno jest. Ogólnie to tak, wszystkie budynki, jak już zapowiadałem, są na Atlasie zrobione, także mapa jest w pełni przystosowana pod najnowsze standardy ModHuba. Wszyściusieńkie modele, jakie tylko są pod te nieszczęsne Atlasy, więc wszystko już ogólnie działa. To jak widzicie, te wszystkie te moje budynki, które modelowałem sam, są ogarnięte i myślę, że już jest wszystko cacy, bo naprawiłem to, co było zepsute. Tu moje kolejne dwa modele doszły, czyli model domku taki biały i ten taki trochę większy. Widzicie, że to wszystko jest niedokończone, ale same modele już oczywiście są. Także super. No i też oczywiście chodzi o modele, nie mogę zapomnieć o naszych modelarzach. A tu akurat pozwolicie, ale wymienię sobie wszystkich tych, że nie chcę zapomnieć, więc tak. Bart, 6 modeli aktualnie. Jeżeli się pomyliłem, to poprawcie mi chłopaki, ale tyle naliczyłem. Mogą się gdzieś tam lekko pomylić w rachubie, ale to wszystko będzie tak podliczone, myślę, na koniec. Także Bart wymodelował 6 modeli, debuff 1, A2 11 i Michi 9. Bardzo chłopakom dziękuję serdecznie za to, że taki wkład włożyli w tę mapę, bo gdyby nie oni, to pewnie by to wyglądało wiele gorzej. Dlatego też zaprezentuję wam się, jak teraz wygląda wioska. Wioska wygląda teraz tak, więc trochę chłopaki tutaj namodelowali. Może ja pokażę tutaj ogólnie tutaj domek, znaczy tu jest od Barta wszystko. Bart już wysłał mi całą resztę tego gospa i wszystko jest już ogarnięte, także super sprawa. Niestety teren trzeba było trochę tutaj kombinować, edytować i też pewnie nie jedna poprawka tu wejdzie, ale no wiecie, jak to jest z mapami, jednak nie zawsze wszystko da się zrobić tak perfekto, w sensie budynek zrobiony jest na prosto, a ciekawe, jak to wygląda to w realu i tak bardzo ciężko dopasować wszystko pod teren jest, nie? Tym bardziej też, że chłopaki jakby nie mają dostępu do samej mapy, tylko po prostu tworzą modele tak z Google Mapsa. Tu właśnie jest ten upragniony model od debuffa, ale naprawdę wyszedł to nieźle, no po prostu model śliczny, także tutaj z polecenia od Jankusa. Proszę. To twój widzu. Co to dalej? Tu model od Michiego na zakończenie tego, więc w sumie już te dwie gospy mamy odhaczone. To oczywiście mój model.
Ten, który widzieliśmy już tam wcześniej. Tu jeszcze brakuje tylko parę rzeczy. Dalej, tutaj oczywiście modele mamy od Michiego i model od A2. Bardzo ładny domek, chciałem powiedzieć, więc A2 gratuluję, świetna robota. Tu tylko musiałem zrobić brudzenie samo, a tak to wszystko chłopaki ogarniali. Ja się Michi i A2 brudzenie nie robię, muszę zrobić to jakby za nich, ale to nie przeszkadza, bo zawsze coś tam doszło z modelami, nie? Kolejne modele od A2, tutaj, o, proszę bardzo, więc coś tu się dzieje. O, tu moja studia, głęboka studia. Tutaj modele od Michiego, który tu widzicie, tu jest model od A2. Co też, a to jest mój model, no i tu jeszcze modele od Michiego i od A2. Także spoczko, chyba tyle, więcej chyba nic nie pamiętam, mam nadzieję. No myślę, że tak, więc ja sobie tylko skróluję. Dobra, więc skoro tam są nowe modele, też może pokażemy dalej coś stało, czyli już dokończyłem sobie cały chodnik. Jest już chodnik do końca wioski, aż tam dalej. No i tu przechodzimy oczywiście dalej do kolejnego modelu. Jest to dom seniora upragniony, tak długo czy wyczekiwany przez was. Nawet tutaj Jankus był ciekawy, ile będę go modelował, ale udało się zrobić go w sumie w jeden dzień. Lekko tak ponad, bo tam w sumie zaczęliśmy tam go po południu i skończyliśmy go następnego dnia wieczorem. Także bardzo fajnie wyszło, gdzieś tam spoczko. No i jest, nie? Jest fajny statek, myślę, że to wygląda całkiem spoko. Tu tylko jeszcze jakieś tam wiatki brakuje i kosteczki. Możemy tu już właściwie całość resztę wykańczać. Tu doszedł lasek. Jankus tutaj też nawet ułożył siatkę w tym miejscu. Tak? No to ja robiłem. No więc jest siateczka do tyłu przez ten lasek i tutaj na tył tego wszystkiego jest jakieś kolejny będzie gospostatnik, także spoko. Ale dobra, to wyjeżdżamy sobie stąd. No i jadąc sobie ten oczywiście dalej, spotykamy kolejne moje budynki, statyki, czyli tutaj oczywiście będzie, tu ma być łąka jak coś, nie? Więc łąka przy takim lasku, fajnie, jest taki ten stary domek. Ogarnięty, nawet mi się zachciało bawić w taki ten odgromnik, ale myślę, że wyszło nawet spoko. Więc gdzieś tam to jest nawet fajnie ogarnięte. Tutaj kolejny model stodoły, taki po prostu trochę taki śmiesznej, ale jak najbardziej myślę, że wyszło git. Więc spoczko. No i tu przechodzimy do już właśnie skończonego gospa grywalnego, statycznego. Tu też zrobimy takie coś, żeby wiecie, jakby trawa jest koszona. Tu mamy jakieś tam folie, jakiś taki tunelek, nie? No i tutaj ogólnie są już płoty, chyba to już się zrobisz grywalne, nie? Tak, no. Okej. Okay. Co, też jest furteczka, czy nie robisz furteczki? Furtka jest... No mówię, Hachmynt ukrył furtkę i nie zrobiłem. Aha, nie zrobiłeś furtki, okej. Okay. No dobra, ale to furteczka oczywiście wiadomo też, nie? Więc sobie przeskakujemy, idziemy do środka. Na to wszystko... O, to się wchodzi, proszę bardzo. No i git, nie? W ogóle jakieś drzwi takie duże wyszły. Może trzeba trochę zeskalować. Nie, no. Tam Yeti mieszka. Takie trochę duże to wyszło, albo może cały, no chyba da mi się, że domek to po prostu będzie lekko poprawić, ale to jest mniejsza o to, nie? Kolejne tutaj jakieś tam modele, to raczej nie będę chyba tak pokazywał wszystkiego, bo to wszystko doskonale, kto na streamach był, to wie. I też tak po łebkach chcę to sprawdzić, bo jeszcze mam dzisiaj więcej roboty. No i to byłoby chyba tyle z tego, co ja mam do powiedzenia. Może teraz, Janku, zaprezentujesz swoją robotę. A, tu się doszedł mostek w ogóle, o, proszę bardzo, jest nowy mostek. A poszedł! Co? Poszedł tym czerwonym, mówię. No. O, następny jedzie jakimś satem albo czym to, nie wiem. No, więc jest mostek, są tutaj pastwiska, o, tu będzie pastwisko ostateczne jak coś, z krówkami tak jak same jak są tutaj, nie? Także to spoko. Dobra, zakończenie mapy w takim razie, przejdźmy dalej. Proszę bardzo, ty zaprezentuj, ja będę opowiadał. Ja prezentuję, ty opowiadasz. No co, ogólnie zakończenia, no bawienia się z tym było i jeszcze raz było tak naprawdę, bo budynki to tam budynki, wiadomo, ale te drzewa, no tak jak widzicie, one nadal się bugują. Tak. Były z tym problemy, myśleliśmy z Riotem, co z tym zrobić, ale tak ludzie zaczęli mówić, że to nie jest tylko na naszej mapie, bo też myśleliśmy, że może gdzieś to wynika przez nas. Ale ludzie zaczęli mówić, że to i na połowie jest od Leosia, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, oczywiście tak. I na innych mapach tak samo to występuje. I szczerze mówiąc, gdzie ja tam na połowie, no co prawda długo nie grałem, no to nie zauważyłem tego. I faktycznie, jak wiecie, robicie w polu... Znaczy ja zauważyłem to... akurat, nie? W sensie jest to widoczne. Ale w pewnie chodzi o to uwagę, tak? Że do tej uwagi nie zwraca. Tak, że jak, wiesz, będziesz grał na tej mapie, no to może jak ktoś będzie oceniał mapy, no to wtedy zauważy. Ale jak robisz w polu, to ja ci powiem, że aż tak tego mocno nie widać. Tyle, że u nas jest troszeczkę bardziej... Czy może nie troszeczkę bardziej. Jakoś miejscami jest po prostu bardziej pusty ten teren i są duże lasy. I dlatego to tak może się rzucać w oczy. No, może być. Co do ogólnie samego zakończenia, no myślę, że to dosyć dobrze wyszło.
bo fajnie się zgrywa i z polami, i teksturami się też zgrywa, jeżeli oczywiście to ja robiłem. Oryginalne. No to ty robiłeś. No i co, i ogólnie te budyneczki. Tam może są, ja pokażę tak, tylko trzeba w tę stronę, bo to się usuwa, oczywiście usuwają się. Dobrze, bardzo zaprezentować. No. Budyneczki są dodane tam zróżnicowane jak się tylko dało, jakieś wrota, nie wrota, żeby to wyglądało, no tam dalej wiadomo nie było sensu, żeby to ustawiać jeszcze, o proszę bardzo, czarny ekran pokazać. Dalej w sensie, nie? Wiesz co chodzi? Nie było sensu, żeby tam układać, no bo wiecie, no teraz Riot lata, to też trzeba sobie wziąć pod uwagę, a jak będzie na ziemi, że tak powiem, z pozycji gracza, no to no nie będzie się to w ogóle rzucało w oczy. No, także, na przykład patrzcie tam w tle, nie? Jak to wygląda? Myślę ogólnie, że to mimo wszystko wyszło bardzo dobrze i teraz ta mapa, no nie ukrywajmy, nie wydaje się już taka malutka, nie? Przez te zakończenie. Tak, zakończenie mapy bardzo mocno dało to właśnie, że ona tak się otworzyła. Ja w ogóle czekałem na to, że ona będzie, bo ja samemu na przykład robiąc coś tam jakieś tutaj, czy drogi, czy jakieś tam inne pierdółki na mapie, to mówię, kurde, jaka ta mapa wydaje się taka mała, po prostu ona jest niby na normalnych rozmiarach, ale wydaje się po prostu mała, nie? I tak samo jak tu na przykład mieliśmy już końcówkę mapy w tym miejscu, to dzięki temu, że dorobiliśmy to zakończenie, no to teraz to po prostu wygląda tak, że ta mapa naprawdę się ciągnie i ciągnie. Tam widzicie, oczywiście tu jest mapa, ten cały ten model ogólnie jest podzielony na takie mniejsze części, bardziej dokładne, czyli dookoła mapy bliskie takie bliski model jest tutaj, a tam dalszy jest bardziej LOD, taki jeszcze bardziej rozmyty, nie? Więc to wyszło naprawdę, myślę, spoko. I nawet też myślę, że same te kolorki, że z daleka nawet nie widać, gdzie się mapa po prostu kończy, nie? Więc na tym mi najbardziej zależało. No i to jest spoko. Ogólnie wy jako gracze będziecie mieli pewnie dostęp tak maksymalnie gdzieś do takiej części, żebyście nawet nie mieli tam czegoś takiego, że wjeżdżacie sobie tutaj, nie? I widzicie, jak to wszystko wygląda w ten sposób, tylko że tak bardziej po prostu dalej, nie? Dla imersji waszej, żeby nie wybiało was z rozgrywki, będzie po prostu to trochę ograniczone, ale myślę, że to wyjdzie git. Odnośnie samego zakończenia dam jeszcze tam takie zakończenie, bo to jest ogólnie zakończenie 4X, a tam jeszcze jest 8X, nie? Dodane z mapy amerykańskiej, które bardzo ładnie pasuje na polskie rzeczy tutaj, nie? Dobra, kontynuuj dalej z tymi rzeczami, nie? No co, no to już tak dużo nie ma co mówić. Ogólnie, no o właśnie, tak jak teraz pokazałeś, przypomniało mi się, słupy są też ustawione. A, no. Te pierwsze są takie gdzieś tam LOD. Normalnym modelu, później są LOD. Drzewa zresztą tak samo, jak gdzieś jest bliżej zakończenia drzewo, to jeszcze jest jako normalny model, a później dalej LOD, nie? Mhm. Tak, ogólnie fajnie możesz pokazać te gospodarstwo, co takie tam duże jest w tej oddali, nie wiem, czy wiesz, wiem, no jasne. Tam jest tyle silosów, mówię. Ogólnie normalnie trochę sobie wplejemy w brodę z tego powodu, że, inaczej, jakbyśmy przesunęli bardziej mapy, zrobili tam do strony, albo zrobili mapę 4X, wiadomo, to byśmy robili 2 lata, albo 3 nawet, ale tu jest bardzo duże gospodarstwo i pewnie jak ktoś tam na szpakowie jest, to sobie możecie sprawdzić w Google Mapsach, że tutaj jest głos po prostu przeogromne i tyle, zobaczcie jak to wygląda. No, nie? No krowiarz, jeszcze raz krowiarz, nie? Ogromne obory i tak dalej, to naprawdę, no trochę widać jeszcze jak to wygląda, gdzieś tam ten teren z rala się przebija. Więc szkoda tak wyszło, ale z drugiej strony nawet fajnie, bo mamy takie, nie jest takie puste zakończenie mapy, tylko coś tam jednak się gdzieś tam w tle widać, że dzieje, nie? Więc jak stąd jedziemy, to widzimy, że naprawdę jakiś tam bambr sobie mieszka, nie? Także myślę, że to nawet spoko wyszło, nie? Gdzieś tam ten, ale te drzewa są faktycznie paskudne, nie? Naprawdę to jest coś, co mega, mega wkurza, że tak się tylko kamera obróci i one znikają. Jak ma ktoś na to jakiś patent, to pomóżcie, bo po prostu będzie to lepiej dla mapy, nie? Sami w sobie. Dobra, tyle odnośnie zakończenia. Możesz kontynuować teraz swoje opowiastki. Okej, okay, dobra, więc ja tu w sumie odnośnie tego to chyba już wszystko ogarnąłem, w sensie, czy powiedziałem z zakończenia. No co, ogólnie myślę, że warto było na tym posiedzieć trochę, bo i te tekstury i to wszystko, żeby spasować samą w siebie, sporo było roboty, robiłem to pierwszy raz, więc mogłem jakieś błędy popełnić, pewnie wiele z tego też wyniosłem lekcji, żeby robić na kolejnych obok coraz lepiej, ale naprawdę całkiem się to wygląda. W ogóle też pozdrawiamy widza z tej wioski tutaj właśnie, bo mamy tutaj widza, który specjalnie dla nas samochodem i rowerkiem ciska i tu jeszcze będą jakieś modele ogólnie, nie? Na zakończenie mapki. Ciska i tu nam porobił fotki, więc mamy zdjęcia tamtego, mamy zdjęcia tego i jeszcze mamy fotki od niego tutaj. Tej gospy w tym miejscu. Ogólnie tak trochę nam się rozjechało ten taki distans, bo był update i już tam naszej dera się nie przenosiliśmy nowego, więc zostało tak jak jest, nie? I też tu ogólnie coś tam będzie, ale to zobaczycie pewnie potem. Dobra, mam też napisane, że mam pokazać nowe modele od modelarza, ale to w sumie zrobimy wcześniej razem z wioską całą, więc chyba to pominę. Ale ty możesz w sumie teraz powiedzieć dalej o tych wioskach, nie? W sensie o tych detalach, więc... Proszę bardzo, wtedy już opowiadam dla widza serdecznie. Ogólnie no to pewnie tam może niektórzy widzowie pamiętają, że zrobiłem to dosyć dawno temu, ale właśnie tak jak Rajo tutaj pokazuje,
doszły po prostu modele deko na gospodarki i myślę, że po prostu, no nie ukrywajmy, detale robią największą robotę. Na większą, no. Nieważne, czy to jest gospodarstwo grywalne, czy to jest gospodarstwo statyczne. I te gospodarstwa teraz, można powiedzieć, że troszeczkę nawet odżyły. Tak mają takie życie właśnie w nich. Takie modele, wiecie, jakieś złomu, jakichś drabinek, czy tego, to po prostu tak pokazało, że coś tu się dzieje po prostu, nie? Nie jest tak idealnie, jakby to się wszyscy wyprowadzili, tylko tu jakby całe życie jest, nie? Dokładnie. Więc to bardzo... No wiadomo, później, że jak sprint dojdą od pieszych, nie pieszych, to w sumie bym mógł to zacząć robić już powoli, nie? Tak w sumie no, myślę, czemu nie? Możesz robić. Także myślę, że te detale naprawdę pomogły, się pomogły, ożywiły wioskę, nie odżyły, tylko ożywiły wioskę. No i co, no i poustawiałem tak jak się dało, jak najróżniej, żeby też nie było tak, że na każdym gospodarstwie będzie po prostu ta sama rzecz, czyli nie wiem, co gospodarstwo by się powtarzało, na przykład jakieś metalowe części i starałem się to jakoś zróżnicować. Tutaj wiadomo, jeszcze krzaki trzeba będzie usunąć, bo to widziałem przenikały. No, to to tam. A to, tytuł, nie? To jest ogólnie nowa odmiana mchu porostowego na metal. Proszę, tak po prostu zażarł od spodu gdzieś tam od wilgoci, nie? Właśnie, tak. No co, no i ogólnie o tych detalach to chyba tyle, bo co tu o detalach opowiadać, nie będziemy każdego po kolei przedstawiać. Nie? No nie. Także tak, to jest spoko, tylko chcieliśmy tutaj pokazać właśnie, że coś tu się cały czas dzieje. No i wiadomo, że teraz jak będziemy mieli wszystkie modele tutaj, no to wiadomo, że tu już się też jak się zaludni, bo ogólnie szczerze mówiąc, jakby się postarał, to właściwie można już właściwie odtąd można już polecieć aż dotąd z tym malowaniem terenu, żeby to już było takie po prostu mapowe, nie? Ale żebym zajęty gospem, to wiadomo jak to jest, nie? Dalej. Tutaj tak samo można to zrobić, też pomalować, ale wiecie, no jest tak jest po prostu, nie? Więc póki co tego nie robiliśmy, wygląda to w ten sposób. Będę miał wszystkie modele, to się zrobi. Bo ja mam taką ogólnie zasadę, że ja na przykład jest tak, że to gosp już mogę robić normalnie na gotowo, tylko się zrobić płot i można robić. No bo tu nic nie ma. A na przykład tego gospa nie zrobię, kiedy nie będzie żadnego gospa obok tutaj zrobionego i tego, nie? No bo wiadomo, że coś zachodzi, a po co robić dwa razy robotę, nie? Wymoduluję się powiedzmy dwie gospy dookoła, to mogę zrobić to w środku po prostu, nie? Także to sporo takich rzeczy właśnie jest, które gdzieś tam nas trochę blokują, ale to już myślę niebawem wychodzi, także bardzo fajnie, bo głównie jest tak, że ja tą część sam wymodelowałem, a tą część zrobimy tylko kilka modeli, a resztę modelują nasi wspaniali modelarze, także to w sumie dzięki nim wszystko tutaj powstaje. No i to taka trochę będzie część, przepraszam, wioski właśnie modelarzy. Dobra, to co, chyba czas na gościa głównego, danie główne, czas na naszą nową gospodarkę. Bo z nią było najwięcej problemu. Ja wiem, że wam obiecałem, że gospo będzie pokazane dopiero jak już skończę całkowicie, ale uwierzcie mi, że naprawdę to zrobić wszystko, żeby te modele po pierwsze były dla was jak najbardziej grywalne, czyli wszystko da się ogólnie sprzedać. Cały gospo można wyczyścić do zera, całkowicie do zera i zostanie wam tylko pusty teren. Przez to możecie zrobić sobie tutaj własne gospo, jak chcecie, nie? Cały gospo też działa tak, że ono nie działa teraz w ogóle. Dopiero kupimy teren, to gospo zadziała i się będzie wam wszystko tam otwierać. I co jeszcze? No więc wszystkie modele, które są na tej gospie, no oprócz tam takich, wiadomo, statyków mapowych, to będą wydane na ModHubie i właściwie ModHub już kończy ostatnią paczkę mi certyfikować, więc jak tylko wyjdzie mapa, to razem z tymi budynkami, ogólnie miałem taki pomysł, żeby wydać to wcześniej, ale powiedziałem sobie, że jednak nie, wydam to razem z mapą. Dlaczego? Dlatego, że gospa, którą tam macie, już wam się pewnie ta obora i ten domek znudziły i teraz już nikt tam nie będzie grał, więc super Riot, bardzo kreatywnie. Zarobiłem sobie 20 zł, a straciłem gracza na tej gospie, więc bez sensu totalnie. Wydam po prostu te wszystkie budynki, jak już będzie po prostu zrobiona mapa, nie? Także, dobra, może bez przedłużania pokażę wam całe gospo, bo ono się dzieli na trzy części, czyli na gospo to główne, cały tył oraz część taką bardziej tutaj grywalno ogrodową, nie? No więc co? Kostka ogólnie sobie tutaj doszła. Ja wiem, że na zdjęcia, które widzicie na Google Mapsach, trochę nie oddają tego wszystkiego, ale dostałem tutaj od ościera, czyli od pana Adama, zdjęcia i filmy z drona i wszystko jest odzorowane właśnie z tamtych materiałów od niego, więc jest to jak najbardziej ono aktualne. Jeżeli chodzi o tamte rzeczy, to trochę to wiadomo, krzaków się pousuwało, bo w sensie na Google Mapsach było dużo krzaków, ale to no mniejsze, dobra, więc przechodzimy. Jest kosteczka w tym miejscu, może sobie właśnie kupię to gospo. O, tam jeszcze jakieś warningi od fizyków, ale to mniejsza. Więc gospo kupiliśmy. No i jak to sobie wszystko to ogólnie wygląda? Wjeżdżamy sobie na górę, na gospo. No i tu mamy pierwsze już rzeczy. Czyli jest jakiś garażyk, to wam zaraz go pokażę.
proszę bardzo, mamy garaż, możemy sobie do niego oczywiście wejść. On jest z tej strony zamurowany, tak jak oczywiście w realu to jest zrobione. Możemy wejść sobie na taras, nie ma tu najmniejszego problemu, proszę bardzo. No i wejść z portem do środka, tam jeszcze oczywiście tu jest, wiadomo, warsztat. Na górę możemy sobie wejść i tam też coś niby jest, ale takie bardziej po prostu, żeby było, bo nic tam nie robiłem tak naprawdę, bo nie było co robić, a się okazało, że ten garaż na tyle jest wysoki, że tam coś myślę, a pierdyknę pierdenko. Pięterko. Tu jeszcze mamy zejście i to akurat Janku zajmował się tym modelem, chodzi o programowanie. Chyba tak, nie? Chyba ty programowałeś. Tak. No, no. Ja programowałem. Jeszcze, co pamiętasz, co z tym warsztatem, kurde, się męczę. Mówię. Tak, tak, to było problemów. No. Ale widzę, ogólnie... Można usunąć, się przesunąć raczej u góry, bo się odbija ten cień, to światełko. Co? Widzisz tam na końcu garażu? No. To spoko, nie? To się pewnie ogarnie, bo to akurat włączone, a jak się wyłączy, to pewnie byłoby trochę lepiej. Dobra, tu światełko oczywiście też działa sobie, jak najbardziej te kable też tutaj zabawiam, żeby te były. Jest jakiś tam mniejszy taki wjazd, ale tam nie o to chodzi. I tu jest trochę spusto, więc ja to tam pododaję jeszcze jakieś rzeczy. Tak samo tu będą też drzwi dodane i tu będzie całe biuro, nie? Tu też będziemy mieli opcję oczywiście naprawy wszystkiego, więc tutaj wjeżdżamy sobie, a tam naprawiamy, nie? Na biurze. Także to tak samo tutaj te drzwi też się otwierają. Ogólnie trochę taki mental dziwnie wygląda. Ale bo to mam oświetlenie, gdybym włączył oświetlenie, bo to wyglądałoby trochę lepiej. Więc to tam dla ludzi bez oświetlenia to wygląda znacznie lepiej. Przechodzimy dalej. Domek, bliźniak oczywiście, z fajnymi elementami na zimę, wam też to potem pokażę. Tu mamy blaszaka, kłódki oczywiście się ściągają, wjeżdżamy sobie do środka. Ten sam, który mamy na podwórku kolonisty z krzyżkiem, także to oczywiście znacie pewnie ten blaszak. Altana, jakaś tam literełko, wiadomo jak to jest. Tu oczywiście mamy oborę, taką starszą, trochę pokażę pułapkę, bo nie chcę robić odcinka długiego, a chcę wam w miarę go pokazać całe. Więc tu jest oczywiście obora na krówki, tu możemy sobie jak najbardziej zapalić światełko, tam samo wejście mamy do tego. Tak też wszystkiego nie chcę za bardzo pokazywać, żebyście sami odkryli jak to wygląda, ale tu oczywiście krówki sobie są, zżarcie, jedzonko, wszystko jest. Tak samo tu w ogóle bardzo fajne takie miejsce, na takie jakby trochę taką lekką stodołę na belki. Tutaj mamy rzecz jasna wyjazd na tą stronę, takim trochę mniejszym sprzętem, bo to widzicie jest większa wiata, więc powiedzmy można sobie schować jakiś kombajn albo coś, czy większa brama, nie? Więc można sobie jakieś tam rzeczy porobić. Jak chodzi o górę, to ona też jest grywalna, proszę bardzo. Wszystko tu macie dostępne dla siebie, a wchodzi się tędy tutaj. A no to albo przyczepą tam, no przyczepą tędy wlecieć, albo sobie tędy wejść po drabince, nie ma problemu. O, wam tak tylko pokażę, jak to się prezentuje, spoczko. Mówię, ten jak zrobił, mówię, kurde. Widać klasa. A nie mogę tak dogadać, to mówię, nie? No dobra, więc tu macie ogarnięte, kosteczka. Czekam jeszcze tylko, jak wyślę już sobie mapę, to Janku, sądzę, że ogarniesz te furteczki, nie? Żeby one się animowały tak, i tak dalej, tak, nie? Tak, właśnie widziałem, no. No, więc to spoko. Sam sobie domek jak najbardziej skończony. Tutaj też jest wiatka na takie samochody, po prostu. Tak jak jest to w realu, także spoko. No i tu mamy oborę taką większą i oraz stodołę. To może przejdziemy najpierw do tego garażyku, on jest trochę mniejszy. Więc garażyk, o proszę bardzo, taki jest otwierany, czy na szybkości, no i tu tyle. Garaż taki do wjazdu, nic specjalnie szczególnego. Jezus, chyba ktoś ten, hamulca nie ma i cały czas napieprzał w tą ścianę jak cofał, mówię. Ta, się rozkruszyło, nie? Ten kwaleciał. Daj, ten daj spokój. Dobra, przejdźmy teraz do stodoły, która tu jest w tym miejscu. Osoba wygląda w taki sposób, taki jest to model. Tu mamy taką wiatę z tyłu zabudowane, jest oczywiście tutaj dechami, z tej strony wyjazd. Tu mamy taką trochę przejazdówkę na drugą stronę z taką fajną dobudówką. Ogólnie jest tutaj mega ciasno w tym miejscu się wyrobić, ale jakoś pewnie się wydało tam malutką tandemką, więc git. Nie, dzisiaj jest tragedia ze mną po prostu, co ja robię, nie? Mówię. Tragedia. Dobra, wchodzimy sobie tutaj i tutaj tak samo po prostu jakieś takie miejsce, żeby coś tam sobie poukładać, nie? Także git. Ej, w ogóle zobacz, jak to fajnie wygląda na tym paralaksie, nie? Że wygląda jakby ten był, jakby światło przechodziło, nie? A ty proszę normalny... jeszcze promienie świetlne dodać. To jest normalny pleń. A, bez kitu, no to w ogóle będzie hit. Dobra, przejdźmy dalej do czegoś ciekawszego, myślę. Przejdźmy teraz do obory. Obora jest ogólnie dosyć spoko i mamy tutaj wszystko oczywiście otwierane. Mogę tam wam pokazywać jak najbardziej, jak to wygląda. O, tu jest takie jeszcze rzeczy, oczywiście. Ale wiecie co, tak nie chcę do końca pokazywać, bo zostawię dla was na... dla was tak by na już samą nagranie, jak wyjdzie szpakowo. Oczywiście na górę można jak najbardziej wejść. Proszę bardzo, wam pokażę. To jest trochę tak mało miejsca, ale zawsze coś tam się zmieści. Jakieś tam worki czy coś, co można powrócać. Tak samo tu, spokojnie wózkiem widłowym możecie wjechać. Wiem, że to jest trochę mało miejsca, ale wózkiem widłowym możecie wjechać. I tu się wykręcić sobie jakieś tam palety układać, bo to jest tak trochę ciasno w tym miejscu, ale to ze względu na to, co tu się dzieje z tyłu tak naprawdę. A z tyłu jest coś konkret, bo tu oczywiście mamy
taką wiatkę śmiszną i też tędy w ogóle taki przejazd jest też ciekawy, tak trochę zarośnięte jest tego z prostej strony. No i tu jest gwóźdź programu, czyli obora. Obora z tymi śmiesznymi drzwiami, ale starałem się oddać jeden do jeden te wszystkie blachy, bo to naprawdę obora klejone ze wszystkiego, co się da, więc spoko, nawet taka szybka jest lekutko wybita, plech to tam coś, więc fajnie. No i co, przejdźmy do niej, nie? Może wam pokażę, jak to wygląda, bo tu ogólnie wjeżdżamy sobie do niej i tu nie jest przejazdówka, tylko się cofa po prostu do tej obory, więc tu cofamy, dajemy jedzonko, fajnie, tu mamy wyjazd i tu się ogólnie w tym miejscu kupuje krówki, więc ja może kupię parę krówek dla was specjalnie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Za mało pieniędzy mam już, matko. Dobra, więc szybko sobie dodamy kaskę. O, proszę bardzo, mamy krówki. One sobie chodzą w tym miejscu na pastwisku. W realu jest całkowicie inaczej, ale to po prostu po to, że to jest dla was do wydania na modhuba, więc jakby to było na mapie, to by to gospodarstwo wyglądało tak, że znaczy, dziwnie byłoby to dla was umieścić na waszych gospodarstwach. Po prostu, żeby pastwisko było takie duże na kilka tam hektarów, nie? Bo ono takie w realu jest, a to zrobimy po prostu jako drugie pastwisko osobne. Zaraz do tego przejdziemy. A tu jak coś się daje w tym miejscu słomę, nie? Tu sobie cofacie, tu jedziecie słomę. To tyle, myślę, z tej obory, to jeszcze jest gnojwica. A tu mamy płytę obornika, ta sama, która jest w tamtym gospie, w realu jest tu całkowicie inna płyta, w sensie nie ma płyty w ogóle, a chciałem, żeby jakaś jednak tu płyta była, bo to po prostu lepiej dla was, a nie taka pryzma brzydka, więc zrobię to tak i tyle. Tu mamy taki po prostu basenik z gnojowicą, która sobie ścieka tędy z tej płyty w ten sposób, o właśnie widać, i to jest taki obiekt dekoracyjny, który też możecie oczywiście sprzedać, nie? Dobra, przejdźmy teraz tutaj, w to miejsce, trzy silosy o takich fajnych właśnie jakby schodkach, więc tu jest jeden silos, tu jest drugi, tu trzeci. Tutaj taka fajna wiata też polepana z kilku różnych rodzajów blach. No i tu kolejny silos też powstał, taki trochę wybetonowany, więc fajnie. No i tam wyjazd na asfalt. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj sobie drogą jedziemy i tu dojeżdżamy na pastwisko, które oczywiście jest grywalne. Wiadomo, jak to wygląda. Kupujemy sobie klasycznie nasze krówki. O, przepraszam serdecznie, muszę zrobić tak. I krówki sobie tutaj działają, więc co? Tutaj dajemy wodę. Jedziemy sobie tędy, tutaj dajemy belki siana, tutaj dajemy po prostu jakieś tam rzeczy, dla nich jedzonko, a tędy sobie wracamy i tu odbieramy mleko. Po prostu takie coś, żebyście trochę pojeździli po tym pastwisku wam zrobiłem, bo warto myślę zwiedzać. Tu jest tylko taka statyczna droga, która nic nie robi, tu też nic się nie będzie z tym działo, bo to będzie po prostu statyczne pastwisko. Nie chcę robić dużo pastwisk, dlatego że... I tak na konsolę muszę wszystkie pastwiska te statyczne usuwać. Po prostu to nie przejdzie, jest za dużo pastwisk, bo potem po prostu nie możecie postawić kolejnych. Więc niestety sorki, ale pastwisk jest na tym mapie zbyt dużo. Propos też pastwisk, co chyba widzieliście, to pastwisko grywalne? Chyba tak, nie? No więc są wiadomo, żarełko i tak dalej. Ale dobra, wróćmy teraz sobie tutaj do naszego gospodarstwa i pójdźmy w tą stronę. Co tutaj się znajduje? To może wam pokażemy tędy. Mamy taką drogę, która jedzie sobie za dom i za domki mamy tutaj takie rzeczy jak szklarnie, na przykład takie dekoracyjne oczywiście, tu nie ma nic takiego grywalnego, ale są to szklarnie dekoracyjne, tak samo tu mamy ogródek dekoracyjny i tu przechodzimy do fajnej rzeczy, jaką jest tartak, bo w tym miejscu normalnie mamy tartak, w realu takich też jest, więc staram się go oddać jak najbardziej. Tutaj troszeczkę model oryginalny z farminga, przerobany przeze mnie, bo tam była taka taśma brzydka, więc sobie trochę to powiększyłem, podłużyłem i teraz tak to wygląda. Taki tartaczek. Co tu się dzieje? Tu właściwie nie startek, tylko cieśla. Przewozimy, może wam pokażę. Przewozimy sobie tutaj drewno i deski i otrzymujemy meble i wióry. Meble, wszystko wkładamy sobie tutaj. Tu są triggery oczywiście od tego. Tak samo tu się respią palety. A wióry sobie zbieramy stąd. Tutaj w tym miejscu. Więc spoko. Jakby ktoś był ciekawy, co tu się znajduje, no to już wam pokazuję. Kolejne pastwisko. Przechodzimy sobie i żeby nie było też zbyt dużo krówek, no to mamy tutaj koniki. Proszę bardzo. Zakupimy sobie koniki. Jest ich 16 sztuk. I tu oczywiście, jak to zwykle bywa, w pastwiskach jedzonko, woda. No i wyjazd, nie? Więc sobie tutaj pan postanowił hodować konie i mam też konie, bo nigdy właściwie koni w tych farmingach się, znaczy rzadko się konie spotyka, ani że nigdy, więc myślę fajnie jak ktoś się zrobi to, więc super, też daje bardzo tutaj takiego smaczku to wszystko, że tu są takie deski po tym tartaku i te deski leżą wszędzie po prostu, nie? Więc to jest bardzo fajne. Tu niby jest wyjazd, tu oczywiście nic nie ma, tu się nic nie klika, bo to będzie gospo, znaczy pastwisko statyczne. Dobra, i to chyba tyle. Jeżeli o to chodzi, to przez jasny wyjazd, a tu jeszcze jakiś taki ogródeczek malutki się zrobił, więc wyjazd mamy z tej strony i
Tak właśnie się gospo całe prezentuje. O, tu chciałem taki wyjeździć z tej strony, to jakaś taka droga, która jest troszkę bardziej pobrudzona, taka zbłocona. No i tu taki trochę złom, nie? Tu takie jeszcze innej płyty brakuje, ale nie wiem na co robić, bo ona tak wyglądała dosyć nierealnie, więc... Znaczy, ona w ogóle wchodzi sobie ten dach trochę, nie? Więc tak myślę, zrezygnowałem, żeby tej nie robić, bo jednak... To jest nie makieta 1-1, a po prostu farming dla was. Co z tym gospodem jest i tak? Zacznijmy od tego. Od największych bolączek. Po pierwsze, gospo nie jest idealnie wzorowane z reala, to jest na pewno, bo gospodarstwo jest takie, że ta kostka zaczyna się w tym miejscu, na tej krzyżówce. I ona sobie leci odtąd tutaj, w tę stronę, o tak. Więc samo centrum gospodarstwa jest jak najbardziej w miejscu, ale kostka leci sobie tak, a nie tak. I dlaczego tak jest? Całe gospo zostało po prostu przesunięte o 10 stopni, w prawo albo w lewo. No przecież było tak, a jest tak, nie? Dlaczego tak? Właściwie teraz ono jest równo, bo teraz dopiero ma kąty 90 stopni, tylko dlatego zrobiłem to, żeby mi się tutaj fajnie droga układała. No i wszystko, żeby to wam się po prostu lepiej stawiało w przyszłości. Więc wszystko macie pod kątem prostym 90 stopni i to działa jak po prostu powinno być. Dla farminga rzecz jasna zrobione. Lekkie przesunięcie myślę nie spowodowało tego, że nie będzie tutaj grywalnie, a na pewno, znaczy nie będzie tutaj realnie, a na pewno nie będzie... Nie, lekkie przesunięcie spowodowało, że nie będzie realnie, ale za to będzie dla was grywalnie, nie? Bo jednak tworzymy mapę do gry. Więc spoko, też taka ciekawostka jest, są bociany. Jak sam gniazdo też modelowałem, żeby zrobić takie, bo kurczę, bociany musiały po prostu być. Żeby były tam na filmiku, mówię, zrobię te bociany, nie? Na tym słupie wyłączonym już z użytku. Dla ciekawych polecam coś do końca, to zobaczycie ciekawostkę z tym z gniazdem, bo to też jest całkiem spoko. No więc tak mówiłem, wszystko tu będzie można sprzedać sobie i to tyle. A i co jeszcze, słuchajcie, postanowiłem, bo tam mówiłem wam, że nie będę robić tych krzyży i tak dalej, ale tu, że krzyże są gdzieś w tym miejscu, to trochę zdanie zmieniłem, zrobię krzyże, ale nie takie, że wiecie, tam jakieś konkretne rzeczy, posągi świętych ludzi i tak dalej, tylko po prostu takie same krzyże bez tych świętych, żeby to było dla was, żeby nikogo nie obrazić, nie? I ateistów, i wierzących, wiecie o co chodzi. Trochę tak staram się zorganizować to wszystko, żeby jednak miało jakiś sens, a nie zabrać się za bardzo klimatu, bo te krzyże to naprawdę dają naprawdę fajny klimat. Więc to taki tylko smaczek, wtrącenie i tyle. Dobra, to chyba odnośnie całości to jest tyle. Może teraz pokażę wam, jaki fajny smaczek wymyśliłem ogólnie. Bo słuchajcie, jeżeli ktoś się z was dobrze przypatrzy, to zauważy, że teraz mamy tutaj dwa bocianki. Ja też wam pokażę może czas, jak to wygląda. Czekajcie, o, sobie ustawiam wszystko. Więc tak, mamy czas. Jest kwiecień ogólnie, czyli mamy wiosnę. Bociany sobie przyleciały, stoją sobie bocianki elegancko. No ale na przykład jeżeli ten czas troszkę sobie poleci do przodu, czyli powiedzmy spotkamy się gdzieś tak, spotkamy się gdzieś na przykład w takim miesiącu. O, może zaraz sobie, zobaczycie, mamy teraz maj, czyli jeszcze wiosna. No i mija sobie ten maj, zaraz będzie czerwiec, a w czerwcu nagle się okazuje, że bocianek jeden z drugim po prostu się postarali i mają młodego. Także na lato widzicie bociana, który się po prostu urodził, on jest taki malutki, widzicie, sobie jeszcze tutaj siedzi tak delikatnie i tylko łebek mu wystaje. Więc taki smaczek po prostu, mikro rzecz, a mówię, kurde, jakoś tak mnie cieszy, że jednak coś tam widzę, że coś się tutaj dzieje. Ale to nie koniec ze wszystkich nowości, bo jeszcze ten z tymi bocianami jest o tyle ciekawostka, że jeżeli skipniemy czas do powiedzmy już do tego, do jesieni, no to bocianów jest trzy, bociany są już duże, jak widzicie, trzy duże bociany, no i te bociany sobie tak już, wiecie, się szykuje rodzinka do odlotu, gdzieś tam, no i mija sobie ten czas, ten jesieni. No i nadchodzi czas zimy, nie? No i w zimę wiadomo, bocianów już nie ma, bo leciały do ciepłych krain jakichś tam, więc tak to się tutaj prezentuje. Może jeszcze uda mi się pokazać gospę, jak jest zima, w sensie kiedy jest śnieg, ale nie wiem, czy mi się uda znaleźć akurat idealnie, żeby padał śnieg, może się jeszcze uda, nie? O! Przy okazji właśnie widzicie, jak wygląda gospo w zimę, nie? Więc proszę bardzo, takie oto lampki są tutaj ogarnięte na tym, na domku, więc też w sumie ciekawie to się prezentuje i zawsze jakieś tam czuć te święta, nie? Czuć po prostu te święta, także fajna rzecz. No chyba nie znajdę to jednak, nie będzie padał śnieg w tym roku, a szkoda. A może jednak się uda jeszcze trochę? Coś tam? Chyba się jednak nie uda. No trudno, więc się w tym roku nie udało na te rzeczy, ale to myślę, że i tak nic straconego. Dobra, przelećmy sobie do maja. Okej. No i tak o nich będzie, żeby tam deszcz nie padał. Dobra, więc co, słuchajcie, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o to wszystko. Tam trzeba też coś poustawiać potem.
O, chudziki sobie włączymy. I słuchajcie, to tyle z tego work in progress. Ogólnie bardzo przykro mi, że Ankus nie mógł wpaść, bo też za bardzo się mógł zabierać teraz głosu, ale ciężko właściwie byłoby jakoś sobie pokazywać coś, kiedy nie ma dostępu do tego, że ej, chodź, zobacz tu, tylko ej, idź tam, zobacz to, nie? Więc tak trochę słabo, ale wyszło jak niestety, wyszło. Niestety gramy w tą cudowną grę zwaną Farming Simulator i musi nas ona czasami podenerwować. Tak, dokładnie i niestety no, Jankus nie zdołał dzisiaj wbić, a naprawdę prowadziliśmy ponad, no ile, z godzinkę chyba gdzieś, nie? O 20, 21 jeszcze robiliśmy to. No, jest, nawet przed 20 chwilkę, nie? No, nawet przed 20, więc staraliśmy się na wszystkie no, właśnie, sposoby. No właśnie, nagrywamy odcinek o 21.44. Mówię. Tak, więc ja też nie chcę przedłużać, bo i tak dużo tego wyszło. To może jeszcze na koniec pokażę, jak to gospo, albo nie. Zaufajcie mi, wszystko da się sprzedać, może tak pokażę po prostu jak to wygląda. Te sprzedać, czyli tu mamy, o, wszystko się oczywiście rusza, tak samo tu też możemy sprzedać nawet to, nie? To wszystkie te ozdoby są podpisane, więc wszystko możemy sobie wyczyścić, co tylko chcecie, nawet te bociany można sprzedać, nie? Więc no, o, bociany wróciły, tylko teraz bez jednego. Co roku gdzieś się te bociany kupią, nie wiem gdzie, nie? ale no mniejsza. Więc słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę, koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej gospie, czy wam się podoba, czy nie. Dlaczego są puste place, bo tu w realu jest warsztat samochodowy, taki bez kitu i tu na tym placu stoją samochody jak coś, nie? Więc to tyle. Z ciekawostek, że wam powiem, że sam właściciel tego gospodarstwa wpadł na streama i powiedział, że mu się podoba. Także, jeżeli jemu się podoba i wiernie oddałem to, co tam on wysłał, no to mi po prostu tylko miło z tego powodu. Mam nadzieję, że wam to się spodoba i że jak wyjdzie, a potem będziecie sobie na niej fajnie grać. Kolejny work in progress, na razie mówię, pojawi się bardzo późno, bo dopiero gdzieś na jesień, wrzesień, październik. Oczywiście jest to spowodowane dzięki przez to, że idą żniwa, idą ogólnie takie prace bardziej polowe. No i was, widzów, wtedy nie ma, po prostu ani na Twitchu, ani na YouTubie, wy po prostu wtedy pracujecie, więc dla mnie nie ma sensu wtedy robić streamów, kontentu i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że i tak mapę to już robimy za kursem pół roku, więc czas troszkę sobie zrestować bateryjki, bo jak wieści mi, każdy wolny czas poświęcam na to, żeby tutaj to szpakowo wam robić, ale trzeba naładować baterię i jadę sobie na wakajki, więc jak coś to wrócę dopiero gdzieś tam za kilka tygodni, no i wrócę dopiero potem wtedy do robienia tych map, jak tylko będę miał znowu chęci, siłę do tego dorobienia, bo jeszcze przypomnę, zostało nam tutaj do modelowania to wszystko, bo to nie jest cała mapa, nie? Mamy też tutaj do roboty te rzeczy, tamte rzeczy, tutaj jest jeszcze gospo drugie, trzecie właściwie do zrobienia, które też mam zdjęcia, także sporo rzeczy będzie, tak samo tutaj trzeba po wszystko porobić. To nie jest jeszcze dużo pracy przed nami jest, więc naprawdę uzbrójcie się w cierpliwość i w sumie możemy bardzo powiedzieć, kiedy mniej więcej będzie mapa, bo tak z ciekawostki wam powiem, że mapa, bo teraz zapytacie pewnie kiedy mapa, ale to jak ktoś to będę ignorował, bo jeżeli ktoś pyta kiedy mapa, to nie oglądam film do końca. Chcieliśmy mapę wydać w czerwcu, w sensie naprawdę chcieliśmy wam wydać w czerwcu, zacząć ją końcówką grudnia i w czerwcu ją wam wydać po prostu. Ale okazało się, że tak dużo doszło tutaj rzeczy, między innymi te atlasy spowodowały, że modele tworzy się po prostu dłużej, bo to trzeba wymyślić teksturę, ogarnąć co jest bardziej, jaka tekstura jest priorytetem i tak dalej i dać jej odpowiedni rozmiar na pliku, więc to bardzo trochę utrudniło sprawę i też to, że miesiąc poświęci na to, żeby te wszystkie modele przerobić na atlasy. No więc jest to ciężki kawałek chleba, ale jest to do zrobienia, nie? Więc po prostu odleka nam w czasie premierę, ale to nie bójcie się. No i kiedy teraz mniej więcej planujemy premierę? Myślę, że możemy chyba powiedzieć, nie? Proszę bardzo zaprezentować dla widza. Także mniej więcej teraz premierę planujemy na jesień, ale bardzo możliwe, że się nam jeszcze trochę to wszystko przesunie, to możliwe, że tą mapę po prostu wam wydamy na zimę. Wiem, że długo i tak dalej, ale uwierzcie mi, że jest to dla mnie osobiście ostatnia mapa do Farminga 22. Potem sobie robię przerwę od mapy i wracam dopiero z mapami do Farminga 25, 6, nie wiem jaka będzie numeracja, nie mam pojęcia, ale raczej nowy farmik będzie, więc dopiero tam wrócimy do robienia map. I chcę po prostu tego farminga 22 pożegnać z dobrej jakości mapą, a nie jakimś syfem typu Eastern, nie? Bo wiadomo, że tam farminga 19 niezbyt dobrze pożegnałem, więc chcę zrobić teraz pożegnanie farminga 22 takie konkretne. Dlatego dużo rzeczy tutaj dodajemy, jakichś smaczków, takich nowości, które gdzieś tam się na mapach nie spotyka, żebyście po prostu mieli coś nowego, że ta mapa nie była kolejnym tym samym kotletem, nie? Odgrzewanym. Także
raczej się nie nastawiacie, że będzie gdzieś wakacje czy wrzesień, a raczej późna jesień albo wczesna zima mapa do wydania. Oczywiście to nie jest ostateczny termin, bo tylko tak zakładamy. Jak będzie, naprawdę dowiemy się w przyszłości. Jeśli też chcecie wiedzieć dokładnie co i jak, to oczywiście śledźcie nasze social media i tak dalej, a na pewno oglądajcie Work in Progress, bo tu zawsze macie najświeższe informacje. Jeżeli pytacie kogoś innego jakieś rzeczy i wam nie powiemy, to tylko dlatego, że jeszcze nie wiemy, nie? Tu mówimy wam wszystko to, co jest pewne, co nie? Na ten moment aktualnie. Na moment 17 czerwca. Dobra, słuchajcie, kończymy, bo ten odcinek ma 40 minut. Ale to dlatego, że po prostu długo nie było Work in Progress i chciałem wam więcej powiedzieć. Więc jeżeli ktoś się czuje, że ten odcinek jest zbyt długi i robię tasiemce, leje wodę, to sobie po prostu podzielcie te odcinki na dwie części po 20 minut i tyle, nie? Cóż, tyle. Dziękuję za uwagę. Życzę wam miłego dnia, wieczoru albo poranka, zależy kiedy donglacie. Ze mną był Jankus, do którego link macie w opisie. Oczywiście wpadajcie, bo Jankus może teraz akurat nie robił tą mapę, ale dlatego, że po prostu nie miał co robić. Mapa też skupia tylko na modelowaniu, a że Jankus modelowania jeszcze nie ogarnia, no to jego robota na razie jest jeszcze niepotrzebna, nie? Bo w sumie co mógł, Jankus to ogarniał, a co nie mógł, czyli no Jankus nie wymoduluje GOSPA, no bo po prostu nie każdy z wszystkiego, nie? Ja na przykład nie programuję mapy, tylko Jankus to robi, a model robi ja, nie? Więc... Dokładnie tak, no, mamy taki po prostu, taki swój podział obowiązków, w którym się nie chwalimy, ale wszystko jest tak najbardziej zrobione tak, że każdy ma swoją robotę wyznaczoną i to trzeba się tego trzymać, nie? Oczywiście pamiętajcie, jeżeli ktoś chce pomóc w modelowaniu, cały czas jest taka opcja, macie maila w opisie, wpadajcie tam i zgłaszajcie się po prostu do pomocy, bo im szybciej zrobimy tę mapę, te modele, tym szybciej wyjdzie po prostu mapa. To jest prosta i logiczna rzecz. Oferujemy wszystkie zdjęcia, teksturę, co będzie trzeba, potrzeba, to ja mogę to oczywiście wysyłać, także... Jak tylko będę w stanie. Tyle. Dziękuję za odcinek. Na razie, do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Pa, pa. Ajo.